Witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się Note 3, flagowym modelem Samsunga. W ogóle Samsung to taka ciekawa firma, ma dwa flagowe modele, więc jak nie z tej, to z tamtej. Zapraszam do oglądania. Mówiąc na początku, jak nie z tej, to z tamtej, mam na myśli oczywiście tutaj serię Galaxy S4, no i Note 3, więc jeżeli coś nie wyjdzie, powiedzmy, w Samsungu Galaxy S4, no to od razu jest poprawka w Note 3 i wszystko mamy na swoim miejscu, czyli można powiedzieć lidera wydajnościowego, multimedialnego kombajna, to wszystko, można powiedzieć, się zgadza. Rozpoczynając naszą recenzję, oczywiście zaczniemy od pudełeczka. Pudełeczko, tak jak widzicie, znane już z serii Galaxy i nie tylko, ogólnie jeżeli chodzi o Samsunga. Co znajdziemy w środku? Standardowy zestaw, oczywiście papierologia, wszystko w takim, można powiedzieć, ekologicznym papierze. Co ciekawe, znajdziemy tutaj w pudełku, a mianowicie kabel do komputera, ale to nie jest taki zwykły kabel, ponieważ z jednej strony to jest wtyczka USB, a z drugiej wtyczka USB 3.0. Mamy tutaj taki nietypowy wtyk. Oczywiście ten wtyk również obsługuje port micro USB. Oczywiście USB 3.0, no to jest niesłychana prędkość przesyłu danych, że tak powiem. Słuchawki, tutaj nie rozpakowałem ich, to są typowe słuchawki Samsungowe, nauszne, znaczy przepraszam, dokanałowe, z gumkami. Mamy tutaj oczywiście też zestaw gumek, no i samą ładowarkę w kolorze białym, też dość elegancka. Tak by wyglądał zestaw w Samsungu Galaxy Note 3. Zapakujemy to i rozpoczynamy naszą recenzję, tak jak powiedziałem, flagowego modelu Samsunga. Samsung po premierze Samsunga Galaxy S4 zaczął coś kombinować z obudowami. No, dosyć duża fala krytyki spadła na ostatnie modele właśnie tego koreańskiego producenta. Tutaj zrobili coś na styl skóry. Mamy tylną klapkę, oczywiście to nie jest skóra, tylko to jest zwykły plastik, można powiedzieć obszyty plastikowymi nićmi. Czy się to podoba, czy nie? Ładnie to wygląda i faktycznie struktura w dotyku tej klapki, no, może sprawiać wrażenie, że obcujemy z czymś innym niż z plastikiem. Bardziej mi to przypomina taką gumę niż sam plastik. Tak czy inaczej, wygląda to dość przyzwoicie. Na dole, tak jak tutaj widzicie, znalazł się port właśnie USB 3.0, rysik, który też rysikiem zaraz się zajmiemy, oraz sam głośnik i mikrofon. Kamera 13 megapikseli z diodą doświetlającą LED, która oczywiście nagrywa filmy w rozdzielczości 4K. No i u góry mamy tutaj podczerwień, mikrofon redukcyjny i port 3,5 mm jack, po lewej stronie ciszej, głośniej, no i po prawej stronie zablokuj, odblokuj, włącz, wyłącz. Tak by wyglądał z wyglądu Samsung Galaxy Note 3. Front urządzenia, tak jak tutaj jeszcze widzicie, znajdziemy głośnik, no i oczywiście szereg tutaj funkcji typu kamera, która ma rozdzielczość 2 megapiksele, oraz czujniki, zbliżeniowy, światła, oraz czujnik oczywiście tutaj się znajduje ruchu, czyli można powiedzieć, że tak jak w Samsungu Galaxy S4 mamy te wszystkie funkcje przewijania wzrokiem, odwracania głowy i tak dalej, filmy nam się zatrzymują, to wszystko jest. No i oczywiście klawisz funkcyjny na samym dole urządzenia. Co może nam się podobać w Samsungu Galaxy Note 3, to przede wszystkim wielki ekran o przekątnej 5-7 cali i rozdzielczości Full HD 1920 pikseli, przepraszam, jest to matryca typu Pentile, aczkolwiek troszeczkę udoskonalona. Przede wszystkim jeżeli chodzi o jasność tego ekranu, no to tutaj trzeba oddać Samsungowi, że naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie postarał się, jeżeli chodzi o ten panel. No, jasność jest, można powiedzieć, niebywała tego smartfona. Praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych widzimy tutaj wszystko niemalże.
Kolejną oczywiście rzeczą w Samsungu Note 3 to jest to, co też wspomniałem na samym początku, a mianowicie specyfikacja. Oczywiście Samsung Galaxy Note 3 to jest lider, jeżeli chodzi o wydajność. Mamy tutaj popularny w tych najnowszych smartfonach procesor Snapdragon 800 o taktowaniu 1,3 GHz. Oczywiście dodatkowo mamy tutaj też procesor graficzny Adreno 330, no i 3 GB pamięci RAM. To jest aktualnie najwięcej, co oferuje na rynku nam, co smartfony oferują nam na rynku w tej chwili. Wnętrze, jeżeli chodzi o pojemność tego smartfona, to jest tutaj 32 GB wbudowanej tej pamięci. Do tego możemy dokupić kartę micro SD do 64 GB. Wychodzi jeszcze wersja też 64 GB, gdzie naprawdę tej pamięci możemy mieć bardzo, bardzo dużo. Uruchomiłem tutaj oczywiście benchmark 33 tysiące punktów, ale to był ten benchmark, można powiedzieć, taki zrobiony w ruchu, że tak powiem. Chciałem tylko się przekonać, ile, można powiedzieć, w stresie taki smartfon tych punktów otrzymuje. Wiem, że wyniki są jeszcze większe, powyżej 35 tysięcy, ale to daje nam tutaj niejako pogląd odnośnie właśnie samej wydajności. Tak jak tutaj widzimy, 4 rdzenie, Snapdragon 800 i Adreno 330, 480 dpi punktów na cal. Bateria 3200 mAh, która, no bądź co bądź, starsza nam tylko niestety na jeden dzień. Przy ciągłym włączonym Wi-Fi i wcale nie tak dużo korzystania z internetu, to jest 24 godziny. Myślę, że po włożeniu karty SIM i po normalnym użytkowaniu, dzwonieniu, SMS-ów, myślę, że od rana do wieczora, więc tutaj jakiegoś szału nie ma. Na uwagę też oczywiście zasługuje ten panel, ale też jak wciśnięto ten panel tutaj w tą obudowę. Mega, mega cieniutka ramka, każde miejsce jest tutaj zagospodarowane i dzięki temu ten smartfon, mimo prawie 6 cali wielkości tego ekranu, swobodnie trzyma się w ręce i tutaj no, nie zauważyłem żadnego dyskomfortu, jeżeli chodzi o samą nawigowanie, nawet jedną ręką. Ja zawsze mówię, jeżeli potrafimy kciukiem z jednego krańca urządzenia przenieść kciuk na drugi, to znaczy, że poradzimy sobie z tym urządzeniem, jeżeli chodzi o nawigowanie jedną ręką. No i tutaj to się niejako sprawdza. Przejdźmy może do samego systemu operacyjnego. Mamy tutaj Androida 4.3 Jelly Bean, czyli w miarę świeża wersja. Oczywiście Samsung zapowiedział tutaj aktualizację do 4.4, no i myślę, że Note 3 chyba w pierwszej kolejności dostanie taką aktualizację. Cóż tutaj mamy? No mamy szereg funkcji, to jest kombajn multimedialny, jeżeli chodzi o smartfony, tak samo jak i dla biznesmenów, tak samo dla ludzi zajmujących się rozrywką, oglądaniem filmów, granie w gry, ale też właśnie jeżeli chodzi o pracę, to no szereg, można powiedzieć, funkcji nie do wyliczenia. Widzimy tutaj nasz rysik, który po wyjęciu z naszego urządzenia, tutaj odzywa się taka ładny dźwięk, że właśnie wyjęliśmy, tak samo jeżeli włożymy. Dokładnie. No i po wyjęciu pojawia nam się takie małe menu. Nie musimy nawet przytykać tego rysika do samego ekranu, żeby wybierać pewne funkcje. Mamy oczywiście okno rysika, szukacz, pisanie po ekranie, wycinki, album z wycinkami i notatka z akcji, czyli jeżeli chcemy coś szybko na przykład zanotować, jak najbardziej możemy to zrobić. Powiedzmy jakiś tam numer telefonu. Nie wiem, co to jest za numer, tak sobie tutaj napisałem, pyk, i to wszystko, czyli bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście z samym rysikiem mamy mnóstwo innych programów. Samo menu jest podzielone standardowo, tak jak w TouchWizie to wygląda, ale mamy też foldery na przykład Samsungowe, gdzie mamy właśnie tutaj notatki z akcji, Story Album, czy powiedzmy S-Tłumacz, Samsung Link, gdzie możemy sobie
patrzeć na wszystkie nasze na przykład filmy, czy powiedzmy muzyka, czy nawet same dokumenty. Co fajne, rysik działa też już na klawisze funkcyjne, czyli wstecz, czy samo menu. I mamy też jeszcze folder Galaxy Plus, czyli tutaj mamy, przepraszam, mamy dostępne takie, można powiedzieć, aplikacje premium na samego Samsunga. Takie rzeczy można robić na Samsungu Galaxy Note. Zasięgnąłem opinii ludzi, którzy zajmują się, można powiedzieć, takim amatorskim malarstwem, rysowaniem, i mówią, że ekran w Samsungu Galaxy Note i sam rysik jest niekiedy lepszy niż stricte tablety graficzne, czyli bardzo dobra reakcja na sam dotyk, i trzeba przyznać, że takie rzeczy można robić w Samsungu Galaxy Note. To jest już na pewno zdecydowany plus. Może przejdźmy do... Może schowajmy rysik. Przejdźmy może do samej muzyki. Player muzyczny bardzo, właściwie taki sam jak w Samsungu na przykład Galaxy S3 czy Samsungu Galaxy S4. Tylny głośnik gra bardzo, bardzo ładnie, aczkolwiek troszeczkę za cicho, ale trzeba tutaj przyznać, że nie jest najgorzej. O wiele lepiej sprawa wygląda na słuchawkach, tym bardziej, że ściszymy troszeczkę, tym bardziej, że mamy dostęp tutaj do ustawień. I oczywiście mamy equalizer, który bardzo dobrze działa. Mamy na słuchawkach efekt wzmacniacza lampowego. To też bardzo fajnie działa i słychać tą różnicę, naprawdę słychać, ale działa to na słuchawkach. Oczywiście mamy też tutaj taki, można powiedzieć, uproszczony equalizer. Dokładnie. W słuchawkach działa to zdecydowanie najlepiej. Aczkolwiek głośnik tylny też nie gra najgorzej, ale słyszałem na przykład w Xperiach, działa to też zdecydowanie lepiej. Nie mamy jednak żadnych tutaj zastrzeżeń do samego odtwarzacza. W aparacie, no oczywiście, wielki ekran poglądowy, że tak powiem, na to, co się dzieje, na to, co fotografujemy. Tak jak powiedziałem, 13 megapikseli, chyba tam niespełna 13 megapikseli aparat zrobi zdjęcia naprawdę niesamowite. To jest jeden chyba z lepszych aparatów, jaki ostatnio mi się zdarzyło testować. Do tego oczywiście te tryby. Auto, sport, zdjęcia sferyczne, czyli panorama sama w sobie i zdjęcia sferyczne, takie coś jak w Samsungu na przykład, jak w Nexusie 4 czy w Nexusie 5, że możemy dookoła siebie zrobić zdjęcie i to wszystko scala w jedno, bardzo dobrze to działa. Oczywiście mistrzowie drugiego planu zostaną wymazani z naszych zdjęć, jeżeli zechcemy. Oczywiście zostawię Wam te funkcje aparatu tutaj do własnych przemyśleń. Pokażę Wam jeszcze oczywiście, jeżeli chodzi o ustawienia filmu. Tutaj mamy opcje. Stabilizacja obrazu. Stabilizacja nie jest optyczna, jak niektórzy tam mówili. Dokładnie. I tutaj mamy rozmiar zdjęcia i rozmiar kamery, czyli oczywiście możemy robić zdjęcia w rozdzielczości, znaczy możemy kręcić filmy w rozdzielczości Full HD oraz właśnie 4K 3840x2160. To też jest pierwszy smartfon, który potrafi kręcić takie właśnie filmy. Przejdźmy do internetu. Jedno, co mnie troszeczkę zdziwiło, to słaby zasięg Wi-Fi. Nie wiem, czym to było spowodowane. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl. Oczywiście przy takiej rozdzielczości ekranu korzystanie z samego z samych
stron internetowych to jest po prostu bajka. Tutaj praktycznie nie musimy przybliżać. Oczywiście tekst jest bardzo mały, ale w zupełności czytelny. Multitouch też działa niesamowicie płynnie. I teraz na przykład, jeżeli chcemy wyciągnąć rysik, na przykład nacisnąć klawisz, jest robione zdjęcie i na przykład to mnie interesuje i wysyłam same zdjęcie na przykład do kogoś, kto na przykład do mnie teraz napisał. Zachęcam Was, jeżeli będziecie na stronie wideotesty.pl, zapraszam Was na forum, nowo powstałe forum, które rozwija się już w ekspresowym tempie. Mnie też możecie tam znaleźć. Jest też pod forum telefony, czy pod zespoły komputerowe. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i myślę, że można stworzyć bardzo fajną społeczność. O wydajności samej już powiedziałem. Nie chciałem mówić o samych funkcjach, ale jak tutaj widzicie, to jest najlepszy pogląd na wszystkie funkcje, czyli mamy tutaj oszczędzanie energii, router Wi-Fi, SBIM, NFC, AirView, tryb głośno mówiący, Smart Stay, inteligentne przewijanie i tak dalej, czyli jeżeli ten czujnik widzi naszą twarz, jeżeli przesuniemy w jedną albo w drugą stronę, no to ten tekst oczywiście nam zjeżdża. Nie będę o tym tutaj mówił, ponieważ no, tych funkcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszystko oczywiście to też, gdzie widzieliśmy w Samsungu Galaxy S4, czyli Samsung Hub powiedzmy, czy notatki, czy powiedzmy kompan chodu, to wszystko jest. Ten telefon posiada barometr, wysokościomierz, naprawdę kupę czujników, które no, każdy znajdzie swoje jakieś tam zastosowanie. Najważniejsze to jest oczywiście sama wydajność, sama ergonomia tego smartfona, sam ekran. Tutaj absolutnie nic nie mamy do zarzucenia, do tego świetne multimedia. Przyzwoita obudowa, chociaż szczerze powiedziawszy, ile kosztują skórzane powiedzmy rękawiczki czy skórzany portfel? No najtańszy pewnie, oczywiście mówiąc z normalnej skóry, no nie, 50-100 zł. Myślę, że Samsung by nie zbiedniał, jeżeli ta tylna klapka by była ze skóry takiej prawdziwej, można powiedzieć. No, być może się nie nadaje na dłuższy czas, jednak skóra się niszczy. Plastik jest bardziej wytrzymały i nie zaprzeczajmy tutaj. Okej, no i to by było chyba w sumie wszystko. Taki first look właściwie. To nie jest taka recenzja. Troszeczkę zawsze się obawiam tych recenzji, że nie powiem wszystkiego, jeżeli chodzi o tego typu modele, ale nie jesteśmy w stanie, naprawdę nie jesteśmy w stanie. Dla mnie to jest ocena oczywiście maksymalna, wideotestowe 5. Telefon, smartfon właściwie bez słabych punktów. Możemy się bawić, możemy się na nim uczyć, możemy prowadzić różne konferencje biznesowe na nim, możemy notować różne rzeczy, wysyłać to znajomym. No po prostu nieograniczone możliwości i chyba nikt nie jest w stanie tak naprawdę powiedzieć wszystkiego o tym telefonie, bo za każdym kliknięciem pojawia się jakaś tam powiedzmy nowa opcja. Z mojej strony to jest absolutny must have każdego maniaka technologii. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na stronę wideotesty.pl. Tam zobaczycie poglądowe zdjęcia, jakie zostały zrobione Samsung Galaxy Note 3. Zapraszam też Was na nowo powstałe forum wideotesty.pl. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!